Brodnicki szpital w ostatnim czasie wzbogacił się o dwa nowoczesne urządzenia medyczne, echokardiograf na oddział wewnętrzny oraz nowe USG na oddział położniczy. Obydwa urządzenia zostały zakupione za kwotę 280 tysięcy złotych, przekazaną szpitalowi przez burmistrza Brodnicy. My prowadzimy projekt polegający na podwyższaniu jakości funkcjonowania szpitala, a więc nie tylko mur. W ramach tego wyposażamy szpital w nowoczesny sprzęt, pozyskujemy środków ze wszelkich możliwych źródeł. Jednym z ważniejszych źródeł są dotacje z miast i gmin powiatu brodnickiego. Gminy przekazują szpitalowi rocznie 10 zł od każdego swojego mieszkańca. Za pieniądze przekazane od miasta Brodnicy zakupiono już nie jeden sprzęt. W tym roku kupiony aparat USG jest już trzecim aparatem USG, który funkcjonuje ze środków miasta. Również echo serca i tak specjalistyczne urządzenie jest drugim już echem kupionym ze środków miasta. W tamtym roku udało się zakupić 3 nowoczesne lampy operacyjne ze stołem zabiegowym. W roku jeszcze wcześniejszym kompletnie ze środków miasta została wyposażona sala porodowa w dobre łóżka, na których dowiadujemy się często, że w tej chwili porody w brodnickim szpitalu są komfortowe. Również aparaty EKG. Nowy sprzęt zastępuje poprzedni. Obecny na przykład echokardiograf posiada nowe funkcje pozwalające na dokładniejszą diagnostykę. Jeśli chodzi o zakres badania, to jest podobny jak w aparacie starym, natomiast jest tu nowa technologia, jest nowa wizualizacja obrazu, no i przede wszystkim głowica, która jest głowicą matrycową, ma większą ilość punktów, USG punkty, które są odbijane następnie od narządów, także zdecydowanie nowocześniejszy sprzęt o większej możliwości wizualizacji, no i bardziej praktyczny, konieczny w codziennej praktyce. Tamten aparat, no to był już aparat, to jest aparat trochę starszej generacji, ma swoje lata, a wiadomo, że ta technika idzie do przodu. Także chcąc być na bieżąco, to jest aparat konieczny. Po modernizacji szpitala znacząco podniósł się standard oddziału wewnętrznego. Obecnie po rozbudowie szpitala dysponujemy 37 łóżkami pacjentów. Pacjenci są hospitalizowani w 12 salach. Sale wszystkie posiadają węzeł sanitarny. Sala R. W tej chwili mamy do dyspozycji 4 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego. W następnym etapie mamy nadzieję na zakup monitorów do centralnego monitoringu pacjentów na sali R.